No, dzisiaj znowu wyciągnijmy karty z woreczka. Potasujmy i zobaczmy, co ciekawego przyniósł Wam los w dniu dzisiejszym. Czy to będzie dobry dzień? Mam nadzieję, że tak. Czasem są lepsze dni, czasem są gorsze. I zaraz sprawdzimy, który z nich jest dziś. Przełóżmy lewą ręką na trzy kubki. I zobaczmy. Co tam praca, pieniądze, zdrowie, miłość przyniósł, los dla was. Spoglądacie w przyszłość, bo tutaj jest król, jaki król, trzy buławy. Czyli myślenie o jakichś podróżach, myślenie o jakichś wyjazdach. Co ciekawe, tutaj drugą kartą, która mówi o tej chwili. Obecnej jest y, magik, czyli jakby magicznie myślicie o tym, jakby się tu przenieść w ciepłe kraje w tym zimnym dniu. Czy wam się to uda? Trudno powiedzieć, zaraz zobaczymy. E, jeśli chodzi o pracę cesarz, czyli wy po podniesieniu się z jakichś takich. Y, Cięższych rzeczy jesteście, rządzicie, po prostu rządzisz, jeśli chodzi o pracę, jesteś nie do ruszenia, jesteś tą osobą, która jest silna, zdecydowana, jest w stanie innym powiedzieć nawet co robić. i Jeśli chodzi o finanse, to jest chyba jeden z możliwszych, najlepszych układów, bo to jest król monet, więc jesteście w stanie sobie kupić coś drogiego czy drogie buty. Czy nową komórkę. To jest dobry moment, bo was to nie będzie jakoś tam obciążać. Jeśli chodzi o zdrowie, pięć mieczy, to ciągła walka o swoje, ale nie ma tu jakichś takich yy, bardzo złych rzeczy, ponieważ ona oznacza takie po prostu uwagę, coś się dzieje obok. Yy, jeśli chodzi o uczucia, yy, też bardzo fajna karta. W ogóle ciekawy układ, bo jeśli chodzi o finanse, jest tu król monet, a jeśli chodzi o uczucia, jest tu królowa mieczy, czyli to jest taka silna osoba, kobieta, która jest pewna swojej siły. Przez tą siłę wcale nie znaczy, że, że nie jest jakaś taka romantyczna, bo tutaj ten motylek przez cały czas lata, czyli te uczucia, emocje są, ale jesteście w stanie nad nimi zapanować i jesteście w stanie osiągnąć swoje cele. To co? Życzę miłego dnia i zapraszam do jutra.